Cześć. Dziś zajmiemy się testem ładowarki Weldman Church 80. Jest to ładowarka, którą polecił mi jeden z widzów mojego kanału, Darek. Postanowiłem ją zamówić i przetestować u siebie w garażu. Jest to ładowarka, no myślę, jakich wielu, które można zastosować do naładowania akumulatora AGM. Dlatego, że ona, szczerze mówiąc, tutaj niby jest przeznaczona do ładowania akumulatorów z elektrolitem płynnym, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma o tym pojęcia, to nie wysyci tego akumulatora, bo będzie się po prostu zwyczajnie bał. Ale że myślę, że wy już śledzicie tutaj mój kanał i wiecie w tej chwili, w jaki sposób wysycać akumulatory. No i ja chciałem wam tutaj podpowiedzieć, jak zrobić to dobrze, dosyć tanią ładowarką, bo ona kosztuje w granicach 200 zł, 190-200 zł, w zależności od tego, gdzie ją znajdziecie. Więc powiedzmy, że 150 do 200 zł to jest jeszcze w miarę tania ładowarka. No, producent nam tutaj obiecuje prądy 7 amperów przy ładowaniu akumulatorów 12-woltowych. No niestety, jak za chwilę zobaczycie, no to niestety, ale znów ktoś nas tutaj oszukał. No ale cóż, musimy sobie jakoś radzić i zobaczymy, ile ona nam daje, jakie prądy nam tutaj płyną i jak zrobić gęstość tą ładowarką. W zasadzie mamy tutaj dwa sposoby, chociaż pierwszy, który wam pokażę, no nie jest takim do końca pewnym i się nam sprawdzi, czyli ta opcja repair. Dlatego, że ona w zasadzie, można powiedzieć, że głównie służy do wysycania akumulatorów AGM, dlatego, że tutaj jest to funkcja repair, którą można oczywiście też wykorzystać do naprawy zasiarczonego akumulatora z elektrolitem płynnym. I myślę, że spokojnie można tutaj tą funkcję puścić i zostawić tą funkcję i naprawiać sobie akumulator. Ale prawdopodobnie nie uda nam się tutaj uzyskać pożądanej gęstości, dlatego że tutaj ładowarka podnosi napięcie tylko do mniej więcej 15,3 V. To sobie jeszcze sprawdzimy. No ale jest to troszkę mało. Jeśli chodzi o prądy, jakie tutaj uzyskujemy, no niestety zobaczcie sobie teraz na podpięty miernik. To jest maksymalny prąd, jaki tutaj widziałem podczas ładowania tą ładowarką. Na razie krótko ją testowałem, więc może po prostu jeszcze nie zdążyłem stwierdzić tego, gdy ona podniosła ten prąd wyżej, ale nie widziałem tutaj więcej niż 4,4 A. No więc niestety znowu, tak jak mówiłem, zostaliśmy oszukani. Ale wykorzystamy sobie tutaj taką rzecz, która w zasadzie no chyba jest niespotykana w ładowarkach. Można by powiedzieć, że jest to nawet błąd producenta tak naprawdę. Dlatego, że da się tutaj ładować akumulatory 12-woltowe opcją przeznaczoną dla akumulatorów 24-woltowych. Zobaczcie, ona się włącza. Tutaj zawsze na początku ładuje małym prądem. I w tej chwili, dlatego, że ona bada akumulator tak naprawdę, no, prawdopodobnie podniesie ten prąd za chwilkę, chociaż tutaj bym się obawiał, że może ładowarka stwierdzić, że akumulator jest uszkodzony, bo ma za niskie napięcie, no ale to się za chwilkę jeszcze okaże. Ale chodzi o to, że ona pozwala się tutaj w ogóle uruchomić, gdy jest podpięta do akumulatora 12-woltowego. No i po prostu ja tutaj myślę o tym, żeby wykorzystać te funkcje do wysycenia akumulatora. Dlatego, że no jak już widzieliście, jeżeli mamy ograniczenie prądowe, to nie mamy się tutaj co bać o wzrost niekontrolowany napięcia, bo po prostu akumulator na to nie pozwoli. No zobaczcie, tutaj nam wzrósł prąd do 3,2 A. No i w zasadzie, gdybyśmy cały czas kontrolowali ten akumulator, przeliczyli sobie mniej więcej, znając już jego pojemność, ile czasu nam tutaj trzeba na wysycenie tego akumulatora, to w zasadzie można by już tak zostawić. I gdybyśmy na przykład nie mieli w pełni rozładowanego akumulatora, tylko jakoś tam częściowo, chcielibyśmy sobie go doładować i wysycić, tak po prostu takie sezonowe odświeżenie akumulatora, to myślę, że można byłoby od razu włączyć te funkcje.
No ale ja tutaj liczę na troszkę większe prądy. Nie wiem, czy przy tej opcji on tutaj podjedzie tym wyższym prądem, czy nie, dlatego że jak widzicie, dla 24V tutaj jest ograniczenie prądu do 3,5 A. Dla 12V tego prądu miało być więcej. Więc wrócimy sobie tutaj z powrotem do ładowania w funkcji dla akumulatorów 12V, ale zrobimy to w opcji cold, żeby oczywiście od razu ładowarka podjechała nam z napięciem wyżej. Nie wiem, jeszcze nie znam tego napięcia dokładnie, czy to będzie 14,6, czy 7, czy może 4. To się jeszcze okaże. No, ale teraz zobaczymy, jak długo potrwa ładowanie tego akumulatora. Tu, jeżeli poznajecie ten akumulator, był już w poprzednich testach wykorzystywany. Ja go dzisiaj rozładowywałem i okazało się, że pojemność mu wzrosła do 55 Ah. No także myślę, że troszkę to potrwa, ale mamy podpięty miernik. Pomierzymy go sobie tutaj, czas ładowania, pojemność, jaka nam tutaj wejdzie. No i pobadamy troszkę tę ładowarkę, zobaczymy, jakie są jej możliwości. Ja, jeżeli tutaj stwierdzę, że ten prąd będzie wyższy niż te 3 ampery czy 4 ampery i okaże się, że ona tutaj faktycznie dojedzie do jakichś wyższych wartości, może do tych 7, to na pewno wam to pokażę, ale na razie, tak jak sami widzieliście, no było to w granicach 4 amper. Na razie mamy tyle. No i ja to tak zostawiam. Zobaczymy, jak długo to potrwa, no i zobaczymy, jak się nam tutaj uda wysycić ten akumulator. Ja to zrobię w pierwszej kolejności w opcji repair i zobaczymy, jaką gęstość uda nam się uzyskać, a później zrobimy to w funkcji dla akumulatora 24V. No tu jak nadmienię jeszcze, bo oczywiście widzicie, że tutaj jest funkcja supply, czyli zasilacz. No daje nam tam około 4 A maksymalnie prądu, który możemy wykorzystać sobie w jakimś celu do podtrzymania. No zobaczcie, tutaj ładowarka wróciła nam z powrotem do tego prądu 4 ampery. No ja nie gadam więcej, jeżeli tutaj pojawi się więcej, to jeszcze wam to pokażę. No a jeżeli nie, no to trudno, to po prostu będziemy wiedzieli, że to jest jej maksimum. No i zobaczymy, co się nam tutaj uda zdziałać tą ładowarką. No dla uzupełnienia pokażę wam tutaj jeszcze gęstość elektrolitów w tym akumulatorze na początku ładowania, w tej drugiej celi, dlatego że ona jest lepsza od tej pierwszej z prawej, bo ona zwykle tam wolniej się ładowała, więc będziemy się opierali może na tej drugiej celi. Nie, jest tu około 1,16,5 g na centymetr sześcienny. No i tak to zostawiamy.